Jest trzecia w nocy w Halloween, a ty i twoi koledzy właśnie jesteście po całonocnym maratonie horrorów, obejrzałeś swój ulubiony straszny film, przeczytałeś ulubioną straszną opowieść, a nawet zrobiłeś tą sztuczkę z krwawą Mary przed własnym lustrem. Po wyjściu kumpli wyciągnąłeś się na kanapie i ziewnąłeś, decydując, że najwyższa pora walnąć w kimono, więc ruszasz w stronę sypialni i kładziesz spać po chwili. Jednak dajesz sobie sprawę, że nie możesz podbić się z głowy niektórych fikcyjnych postaci z filmu, który obejrzałeś. Jutro będę się za to nienawidził, mówisz na głos, zapalając lampkę nocną i wiedząc, że załatwianie swoich koszmarów światłem z lampki jest dziecinne i irracjonalne. Po paru minutach, kiedy już prawie udaje ci się zasnąć, układa się wygodnie pod kocem z zamkniętymi oczami i przyjemnymi myślami. Tak jest dopóki... Dopóty przez powieki dostrzegasz kształt przesuwający się przed źródłem światła. Tworząc cień padający wprost na ciebie, mrugasz i zaczynasz się obracać w kierunku lampki, kiedy gnijące dłonie chwytają cię za ramię. Dzięki za zostawienie światła. Miałbym problem z odnalezieniem cię w tych ciemnościach. Czytał Mekatron.